Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby pokazać Wam, że grill wcale nie musi być wysokokaloryczny. Oczywiście, jeżeli od czasu do czasu chcesz się wyluzować, chcesz po prostu wyjść i nie myśleć o tym, chcesz zrobić cheata czy cokolwiek, no to jak najbardziej możesz, bo tak jak powtarzałem już wielokrotnie, to dieta jest dla Ciebie, nie Ty dla diety. Natomiast jeżeli szukasz rozwiązań w internecie na siłę, jak oszczędzić kalorie idąc na grilla do kolegów, do znajomych, do kogokolwiek, no to tutaj będziesz miał rozwiązanie, pokażę Ci, jak dostarczyć mniejszą ilość kalorii, jedząc tak samo jak reszta. Zapraszam! Zamiast zwykłej kiełbasy śląskiej, kiełbasa drobiowa, która ma prawie że dwa razy mniej kalorii. Zamiast zwykłych szaszłyków wieprzowych, robimy swoje drobiowe. Potrzebujemy cebuli, papryki i cukinii. Piersi z kurczaka. No i oczywiście piersi z kurczaka. Całość nabijamy na pal i zaraz przyrzędzimy na grillu. Zamiast standardowej karkówki, filet z kurczaka. Oczywiście wiem, że to nie jest to samo, ale to jest wersja dla ludzi, którzy chcą podejść budżetowo do kwestii kalorii na grillu. Do tego zrobimy sos czosnkowy, sól, pieprz, czosnek granulowany. Oczywiście lepszy byłby zwykły, aczkolwiek aktualnie nie mamy. I zamiast zwykłego keczupu, keczup 60 mniej kalorii. Jak szaleć, to szaleć. Do sałatki będziemy potrzebowali miks sałat, pomidora, ogórka i ser feta. I to robimy zamiast standardowych kupnych sałatek albo robionych na bazie majonezu. Zamiast standardowej coli, cola zero, a raczej Pepsi zero, nie namawiam do spożywania, ale od czasu do czasu nie zaszkodzi i dużo lepiej, żeby ktoś wypił coś takiego, niż żeby dostarczał tony cukru z innych napoi. Okej, a na deser lejsy z pieca, które mają mniej kalorii niż standardowe. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie suba, łapkę w górę. W komentarzu możecie też napisać, jakie są Wasze pomysły na fit grilla. I jeszcze raz powtórzę, to jest tylko alternatywa dla tych osób, które liczą każdą jedną kalorię, bo na przykład muszą albo mają kilka różnych takich sytuacji w ciągu miesiąca. Natomiast od czasu do czasu nie zaszkodzi się wyluzować i zjeść tą karkówkę z boczkiem nawet, bo dieta jest dla Ciebie, nie Ty dla diety. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnych filmikach.